Święto, które obchodzimy zmieszanymi uczuciami. Z jednej strony wielki smutek, poczucie, że życie tylu młodych ludzi zostało zmarnowane. A z drugiej refleksja, że w naszym narodzie tkwi wielka siła. Bo ta garstka nastolatków, harcerzy, studentów porwała się na Goliata. Odważnie stanęła z zawadiacką zarzuconą na głowę czapką przeciwko potężnemu, okrutnemu i brutalnemu wojsku, którego jedynym celem była eksterminacja wszystkiego, co stanie na jego drodze. Ci ludzie, powstańcy, wpadli w tryby koła historii i masowo oddawali za to zdrowie i życie. Robili to czasem ze strachem, ale bez wahania. Nie z tego powodu, że może nie mieli świadomości, na co się ważą. Nie z powodu młodzieńczej brawury, choć może i to nie było bez znaczenia. Ale przede wszystkim do walki pchał ich głęboki patriotyzm i przekonanie, że trzeba walczyć z wrogiem, że nie można się spokojnie przyglądać, jak rozrywają nasz kraj. Nie wolno pogodzić się z systematycznym zabijaniem polskości. Oni zginęli. Poświęcili to, co mieli najcenniejszego. Swoją młodość, energię, wiarę, rodzinę, przyjaciół, swoje zdrowie i życie. Ale nie na darmo, jak mogłoby się wydawać. Przecież my tu jesteśmy dzisiaj. Żyjemy w wolnym kraju, możemy tu przyjść i otwarcie wyrazić naszą wdzięczność dla powstańców, żołnierzy, bohaterów, którzy wywalczyli nam wolność, krok po kroku, życie po życiu, swoim uporem, odwagą, miłością do ojczyzny udowadniają nam dziś, że warto było. Pamiętajmy o nich. Ktoś obcy patrząc z boku na naszą dzisiejszą uroczystość, mógłby stwierdzić: dziwny to naród, który czci swoje klęski. We wszystkich miastach europejskich widzimy pomniki zwycięzców. My mówimy: gloria victis, chwała zwyciężona. Czy więc to powstanie miało jakiś sens? Myślę, że można to powstanie obronić. Myślę, że trzeba go obronić. Pomocne są słowa, jakie wypowiedział w słynnym przemówieniu do nie tylko do młodzieży, ale do całego narodu i myślę do całego świata polski papież Jan Paweł II na Westerplatte. Mówiąc o każdym z nas, tak o powstańcu warszawskim, jak i o obrońcy Westerplatte, jak i o każdym z nas tutaj stojącym, że każdy w swoim życiu miał, ma, bądź będzie miał swoje Westerplatte, bądź będzie miał swoje powstanie warszawskie. Co to znaczy? To znaczy, dojdzie do sytuacji, w której będziemy musieli wybierać. Wybierać między nie tym, czy bić się, czy nie bić, ale pytanie, o co się bić. Pytanie, mieć, czy być. Czasami są w życiu takie sytuacje, w której człowiek musi życie poświęcić w obronie najważniejszych wartości. I to zrobili warszawscy powstańcy i to hasło Gloria Victis nadaje najgłębszy sens. Szanowni zebrani mieszkańcy Tarnobrzega, ja żołnierz, weteran szarych szeregów, żołnierz AK, powstaniec warszawski, mając 17 lat, brałem czynny udział w powstaniu warszawskim, w zgrupowaniu Warszawa Północ,
u majora Niedzielskiego pseudonim Żywiciel na Żoliborzu, w 25. plutonie u żeglarza. Po zakończeniu wojny w 1946 roku zostałem aresztowany przez NKWD i wywieziony do Rosji za Ural, do Twierdzy Omskiej, osadzony z paragrafu 1, 11 Kodeksu Karnego Rosyjskiego, 1 na bezterminowe zesłanie. Na wstępie pragnę złożyć podziękowanie panu prezydentowi miasta Tarnowskiego i również wszystkim radnym miasta i organizatorom dzisiejszej uroczystości upamiętniającej 71. rocznicę Powstania Warszawskiego, a zarazem pierwszą uroczystość po 70 latach na terenie miasta Tarnobrzega. A zarazem pierwsza uroczystość po 70 latach. Chylę głowy i w imieniu żyjących powstańców warszawskich i bardzo dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości. Kto nie zna historii ojczyzny, to nie jest godzin teraźniejszości. Sąd Józefa Piłsudskiego. 101 lat będzie mieli 5. Jeśli kogoś uraziłem tymi słowami, chylę czoło i przepraszam.